Hej, z góry, jadą maziury. Hej, z góry, jadą maziury. Jadzie, jadzie mazurecek, wziezie, wziezie mi wzianecek roz. Rozmarynowy. Tak właściwie w Skurpiu, tu w kierunku Uzdowa, Różkowa, Dąbrówna, to już tam jest ich więcej, nie? Bo była granica polsko-niemiecka na Różkowie. Hej, z góry, jadą maziury. Mój tata, jak wybuchła wojna, ściągli go tam, nie wiem, gdzieś to było chyba w grudniu, jako do prac przymusowych. No i tu mieszkała taka wdowa. No i tutaj się tak załapał ojciec. No i był jako parobek. Tu ich było paru, chyba czterech czy pięciu. I mój ojciec jako taki, no nie wiem, rzetelny, nie tego, pracował przy koniach. Także troszkę miał lżej. Ojca ściągnęli, taki przydział dostał. I tego. I tu pracował, nawet woził, był zaufanym, woził do koszar, do Działdowa, bo tam było obozowisko, śmietane i mleko woził. Jako mleczarnia taka obwoźna tam, bo tam miało te siedziby gestapo, nie? W koszarach. Ci Mazurzy są topscy, czy tam Mosakowska, to oni do żniw ubierali się na biało. Jakieś skórzane trzewiki i zakładał białe spodnie, żeby chyba widocznie słońce odbijało. My teraz w tych czasach też tak się ubieramy, ale dla nas to było dziwne. To jest instrument zrobiony ze starych talerzy, stare tamborino. No i kawałek rurki i pręta, no i to jest tak zwany diabelska perkusja. Tam pod morem, pod jaborem, zielonej murawie. Tam dziewczyna, tam jedyna, popasała pawię. Tam dziewczyna, tam jedyna, popasała pawię. Że byli traktowani jako Niemcy, a przecież to nie byli Niemcy. To było takie błędne pojęcie, bo nikt nikogo nie edukował. Nigdy Mazurzy to był temat tabu. Ja sama w wieku już, jak byłam panienką, to dowiedziałam się o Mazurach, dopiero o kulturze, o zielonych oknach. Paw poleciał, paw poleciał, do boru krzyczący. Paw poleciał, paw poleciał, do boru krzyczący. Zespół Echo to grupa pasjonatów. Grupa ludzi, którzy kochają swoją małą ojczyznę, kochają swoją miejscowość, a mianowicie Skurpie. Miejscowość z wielką tradycją. Miejscowość, w której urodził się wybitny malarz i pisarz Hieronim Skurpski. Nadjechał ją prześliczny młodzieniec. Tędy dziewce, dowody gościniec. Tędy dziewce, dowody gościniec. Zapraszam do rozmowy pana doktora habilitowanego nauk humanistycznych, profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pana Grzegorza Jasińskiego, autora opracowania książki, którego wydawcą jest Działdowska Agencja Rozwoju, Dzieje Okręgu i Miasta Działdowa. Warto dodać, zapraszam panie profesorze, witamy pana bardzo serdecznie. Warto szanowni państwo, proszę siąść, zapraszam. Warto dodać, że całkowity dochód uzyskany ze sprzedaży tej publikacji zostanie przekazany na fundusz wspierający lokalnych artystów i twórców,
chcących rozwijać swoje talenty w dziedzinach artystycznych i naukowych. Panie profesorze, obejrzeliśmy film. Jakie wrażenia? Przyznam się, że nigdy nie występowałem w roli krytyka filmowego. To znaczy, ja spojrzałem na ten film z innego punktu i mnie zaciekawiło. Dlaczego? Niejednokrotnie robi się badania na temat świadomości, jakiejś wizji przeszłości, ale te badania najczęściej dotyczą dzieci, młodzieży. No w sumie najłatwiej, prawda? Pójść do szkoły, przekazać i nauczyciela, poprosić nauczyciela, dzieciom kazać. Natomiast tu mamy inne spojrzenie, dorosłych, prawda? I nie będę mówił, że one jest prawdziwe czy zgodne z historią, no to tak jak i te osoby widzą, prawda? Ale w tych środowiskach, w tej grupie wiekowej takich badań się praktycznie nie robi. Więc myślę, że ten film był naprawdę ciekawy z tego punktu widzenia, jak właśnie mieszkańcy, ci, którzy de facto przyszli tutaj, prawda? Bo oni nawet tu nie mieszkali przed wojną za czasów polskich na Działoszczyźnie. Z tych życiorysów prawie wszystkich wynikało, że są przybyszami w czasie II wojny czy po II wojnie światowej. Jak oni widzą, jeżeli nie całą tą przeszłość ziemi, no to przynajmniej jak odbierają właśnie tych poprzednich mieszkańców, tych, których de facto zastąpili. Bohaterowie, którzy występują w tym filmie, są niezwykle oryginalni, mają swoje pasje, mają swoje zainteresowania. I chciałabym pana zapytać o to, czy dla kultury Mazur zawsze była taka charakterystyczna łączność pomiędzy nowoczesnością a tradycją i idąc dalej tym tropem, czy Mazurzy tworzyli taką hermetyczną społeczność, czy też byli otwarci i cały czas byli pod wpływem kultur innych? Znaczy, tak, oczywiście, kiedy mówimy o Mazurach, trzeba zawsze powiedzieć kiedy i gdzie. Pamiętajmy, że Mazury to jednak jest okres, jest obszar od Ostródy po Olecko także, a więc mamy tu 300 kilometrów. Przed pierwszą wojną to była mniej więcej półmilionowa społeczność, która żyła na tym terenie. I wtedy już za Mazurów uważała się cała ta społeczność. Nie tylko tak jak my kojarzymy z pierwszej połowy XIX wieku, czy z okresu późniejszego, tą polskojęzyczną, ludową, wiejską. Także duża część tych, którzy mówili, myśleli po niemiecku, mieszkała w miastach też, mówiła o sobie, że oczywiście są Niemcami, czasami jeszcze Prusakami, ale i niemieckimi Mazurami. Więc wtedy zawsze trzeba się zastanowić, o jakiej społeczności, z jakiego okresu, zresztą no, rozrzucona na tym dużym, na tej dużej przestrzeni, ona, ta społeczność była zawsze nieco inna, prawda? Była inna na, gdzieś tam na, pod Kętrzynem, Gołdapią, na tej granicy językowej, ona się zmieniała oczywiście polsko-niemieckiej, a inna na przykład tutaj, na południu, gdzie oczywiście ten język mazurski, dialekt mazurski języka polskiego przetrwał o wiele silniej. To były uboższe te tereny, na przykład cały czas wchodził w porównaniu z ostródzkim czy właśnie kętrzyńskim, więc to zawsze było trochę inaczej. Pan i pańska małżonka, pani Małgorzata, która przełożyła pracę Gauzego, jako pierwsi tak naprawdę obcowaliście z tą lekturą. Jakie były państwa pierwsze wrażenia? No tak. No trudno mi mówić, jakie wrażenia. Żona, która tłumaczyła to. No ja oczywiście ten tekst jakoś tam nie znałem po niemiecku, ale no, oczywiście to jest książka, z której się korzysta, a nie czyta od deski do deski, zwłaszcza oczywiście historycy nigdy nie czytają książek, także oni je piszą, no ale to już może złośliwość niepotrzebna, ale myślę, że tak. Ja powiem, wyprzedzając może pytanie i tak dalej, no jest to jedna z najrzetelniej merytorycznie opracowanych historii regionalnych, tych, których znam, niemieckich.
Przynajmniej te historie, które, bo ja w końcu to jest moja pierwsza książka Dzieje miasta, czy Dzieje okręgu, którą opracowałem dla polskiego czytelnika, ale uważam, że ona jest, Fritz Gauser był rzeczywiście bardzo dobrym, profesjonalnym historykiem. I pod względem merytorycznym jest to najlepsza, może później wydana dopiero w latach 80. ubiegłego stulecia, ale to już praca zbiorowa, monografia Ostrudzkiego pod redakcją Klausa Birgera. Przewyższa ją, no jest inna po prostu, ale z tych, które znamy, jest rzeczywiście najlepsza merytorycznie. Dla uczelni, dla Wyższej Szkoły Gospodarki mieć takich studentów, słuchaczy, mieć taką grupę osób, przyjaciół, partnerów, którzy tak reprezentują szkołę, tak dumnie. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z Dziełkowską Agencją Rozwoju, z Państwem, z wszystkimi Wami tutaj, że możemy być. Ja jestem po raz kolejny i za każdym razem jestem wzruszona, że mogę być. To jest zaszczyt dla nas, przybywających z zewnątrz,
ale czujemy się tutaj jak u siebie. Dziękuję serdecznie i gratuluję Państwu. Zapraszam jeszcze pana prezesa, pana Dawidowskiego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, bardzo miło, że tutaj Państwa możemy gościć, że w tym ferworze zajęć przedświątecznych znaleźliście Państwo czas, żeby nas odwiedzić. Chciałbym tutaj nadmienić, iż bohaterką tego spotkania dzisiaj jest ta książka, wydanie tej książki. I nie sposób tutaj nie wspomnieć o wieloletnim prezesie Zenonie Szachelskim, który w zasadzie on włożył wkład w zainicjowanie, w dopracowanie tego wszystkiego, nie mówiąc o tłumaczeniu, ale znalazł Państwa, także, że z Państwem współpracował. Niestety wiadomo, że nie może dzisiaj z nami być, być może, że z nami jest, ale chciałbym tą symboliczną pierwszą książkę przekazać na ręce żony Zenona Szachelskiego, męża. Jest to uwiecznienie tej pracy i myślę, że jest to pamiątka, która będzie gdzieś tam na górnej półce. Studentom, tak, bo jest jeden student i studentki. Proszę Państwa, również jest nam bardzo miło, że taką oprawą mogliście Państwo tutaj nas wspomóc. Jednocześnie zdać egzamin, zaliczenie i jeszcze, nie wiem, w tym indeksie ostatnie wpisy dokonać. Także dziękujemy bardzo. Dziękuję również Pani Katarzynie za to, że tutaj wspomaga nas od dłuższego czasu i w tej pracy dydaktycznej, i tutaj w tej uroczystości. Jak również dziękuję tym, którzy tutaj tą całą oprawę nam uświetnili, czyli Dom Kultury z Lidzbarka. Dziękuję bardzo. I również Pani Katarzynie, proszę bardzo. I też proszę na środę. I proszę w domku jeszcze. A Państwu wszystkim z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia w imieniu zarządu chciałbym życzyć wszelkie pomyślności, przede wszystkim Szanowni Państwo, jak sami widzicie, uczestniczycie w pięknym i naprawdę bardzo wyjątkowym wydarzeniu. Dołączając się do życzeń, chcielibyśmy się z Państwem na te święta w dniu dzisiejszym pożegnać piosenką, którą tak mieliśmy nadzieję, że Państwo zapisujecie, że pozwolicie nam zapisować. Więc pożegnam się z Państwem piosenką, jedną zwrotkę. Hej z góry, z góry. To specjalnie dla Państwa. Dużo zdrowia, radości i wielu łask Bożych na ten rok. Wszystkiego dobrego.
z Ośrodka Kultury w Lisparku. Serdecznie dziękujemy. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.